Proszę Państwa, pytanie tutaj widzę do Pana Artura. Ja mam takie pytanie. Wspólnie dla Ustronia bardzo szermuje tutaj budowę basenu z środków własnych, a przecież ten projekt wprost idealnie nadaje się do partnerstwa właśnie tego publiczno-prywatnego. Gmina daje grunt, a inwestor prywatny buduje obiekt. I odpowiednia umowa jest, prawda, dotycząca realizacji ewentualnych później pokrywania, czerpania korzyści, w co wątpię, bo do basenu się zawsze dopłaca w każdej gminie, no ale może akurat Ustroniu będzie inaczej. A nie rozmyślanie nawet o tym, żeby w formie partnerstwa publiczno-prywatnego remontować oczyszczalnie ścieków, bo tutaj jako mieszkaniec tego miasta ja się obawiam podwyżki cen za kanalizację, co nie leży w moim interesie i myślę, że wielu z obecnych również. Dziękuję. Rozumiem, że w części to pytanie było retoryczne, bo sama pani sobie na nie odpowiedziała, prawda? Czyli basen i zadanie basenu, które ma spełniać, nigdy nie będzie rentowne. Owszem, jeżeli byśmy mieli wody termalne, to tak, to może to przynieść korzyści. Wtedy moglibyśmy znaleźć partnera, gdzie moglibyśmy realizować tą inwestycję w sposób właśnie tak, jak pani powiedziała, partnerstwa publiczno-prywatnego. Natomiast no, w tej sytuacji, kiedy wód termalnych nie mamy, a chcemy wybudować inwestycję służącą przede wszystkim naszym mieszkańcom, bo to nasze dzieci mają z tego basenu korzystać i nie jest on rozdmuchany, jest zgodny z potrzebami naszego miasta. To nie jest obiekt, który przyjmuje tysiące osób. To jest obiekt właśnie zoptymalizowany i dostosowany do potrzeb naszego miasta. W cenie, która jest zakładana i którą prezes spółki będzie realizował. Jakby wiem, że mają Państwo dużo pretensji, że ten projekt się opóźnia. Niektórzy mówią nawet, że to dopiero w kampanii wyborczej Państwo zaczęli się tym interesować. Ja nie będę tłumaczył, jakie perypetie w trakcie tych 4 lat były z pozyskiwaniem różnego rodzaju gruntu. W tej chwili mogę Państwu pokazać basen, który jest wrysowany w nasze działki. Nie potrzebujemy do realizacji tego celu działek Kościoła Ewangelickiego. One nam mają tylko wspomagać i wiem, że prezes jest domówiony z parafią ewangelicką, mają nam pomagać w rozbudowie infrastruktury. Natomiast cały basen jest na terenach miejskich, więc z tym nie ma problemu. W tej chwili jest opracowany program funkcjonalno-użytkowy, będzie na dniach i będziemy mogli przekazać tereny spółce i będziemy mogli zacząć budować ten basen. Dziękuję. Dziękuję.